Gmina Końskie jakiś czas temu uruchomiła działanie komunikacji publicznej na jej terenie. Od marca na siedmiu liniach wozi nas siedem minibusów. Teraz do tych pojazdów dołączą także dwa pełnowymiarowe 12-metrowe autobusy. Ich pierwszym zadaniem będzie wożenie turystów pomiędzy końskimi i sielpią. Jak udało się nam ustalić autobusy klasy Maxi z dieslowymi silnikami spełniającymi normę Euro6 są już wyprodukowane. Pomalowane w wybrane złoto-czerwone barwy i obecnie wprowadzane są w nich ostatnie poprawki mające dostosować je do bycia pojazdami komunikacji miejskiej. Są to autobusy marki Iveco mające powyżej 50 miejsc siedzących. Koszt ich zakupu to nieco ponad 2 miliony złotych, z czego większość kwoty pochodzi z dofinansowania do projektu mobilności miejskiej. Według informacji przekazywanych przez burmistrza końskich Krzysztofa Obratańskiego oba pojazdy pojawią się w gminie pod koniec maja lub na początku czerwca. Pierwsze miesiące będą dla nich testem i mają obsługiwać specjalnie utworzoną na wakacje trasę turystyczną łączącą Końskie i Sielpię. Autobusy do Sielpi mają kursować od 1 lipca do 31 sierpnia codziennie. Jednak największa częstotliwość przejazdów ma występować w weekendy, zwłaszcza w takich godzinach, by mieszkańcy i nasi goście mogli dotrzeć do miejscowości na całodniowe plażowanie, a potem spokojnie z niego wrócić. W regularnej cenie, która obowiązuje w koneckiej komunikacji publicznej, bilet do Sielpi z Końskich powinien kosztować... 3 lub 4 zł w zależności od obranej trasy. Natomiast przejazd specjalnym wakacyjnym kursem ma być nieco tańszy.